Cześć, siemaneczko, witajcie! Z tej strony Kacper, a ja witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19. Witam was na polskiej serii Od nędzy do pieniędzy. I jak widzicie, ten piękny tutaj zestaw Ursusa C360 z przyczepą. Czyli skoro były ostatnio nawozy i opryski, to teraz nadchodzi czas na żniwa. I tak, to jest czas na żniwa, więc przepalamy bizona. I lecimy na nasze nowe pole, mucić je. Zobaczymy jak będzie szło, nie? Dobra, wow, jaki lag był. Dobra, wyjedziemy. Nie, no wiedziałem, że nie wyjadę normalnie, nie? Dobra, czekajcie, bo to jest sprawa życia i śmierci. Oj, nie tak, czekajcie. O tak, właśnie. Czekajcie, bo Władimirca zgniotę. Tutaj moje Ferrari stoi. No i to są na pewno lepsze dźwięki bizona niż te oryginalne, bo... Dobra, musimy wykręcić jakoś, o. Tak właśnie. A tu nie trzeba nic odpalać, dobra. Wjeżdżamy w ten łubin, który nam tutaj... Co tam się dzieje, dobra. Ten co? What palama! No nie trąb tam szwagier na mnie, bo ci jak wyjdę, kopa, zarąbię to... Dobra, jeździmy tak trochę bardziej po polskiemu, tym bizonem. Aha, to niezła się czkarnia, ty. Dobra, nie patrzcie na to, będziemy jeździć wewnętrznej kamerze, tylko... Nie pomyślałem trochę o tym, szczerze mówiąc. No ale to jest farming, nie? Już mówię, myślę, że po tym sezonie zamontujemy mu się czkarnię, będą pieniążki, więc... Zamontujemy mu tą się czkarnię, żeby nie był taki biedny. Ten bizon. No, kosimy sobie nowe poletko. Ogólnie dziękuję za tak dobre odbiory tych moich odcinków z tej serii, bo naprawdę jestem zadowolony. Robicie po 30 około łapek. I dosyć spory świetlenia, więc jestem wam bardzo wdzięczny za to. No tyle mogę powiedzieć, no. Dzięki, że jesteście, nie? Niedługo 300 subików. Więc nie wiem w sumie, czy coś ogarniać na te 300 subików, czy może... O kurde, jak on wolno hamuje, ty. Więc nie wiem, a może... Może coś ogarnie? Nie wiem, zobaczymy, nie? Czekajcie, ja trochę ściszę tą grę, bo... Oj. Trochę mijaka zrobiłem. Ogólnie zastanawiałem się ostatnio nad wprowadzeniem czegoś nowego na kanał. Czyli myślałem sobie o wprowadzeniu gry na Androidzie. Czyli głównie myślałem o grze Brawl Stars. Bo tak ostatnio sobie obejrzałem gdzieś u kogoś odcinek i tak sobie mówię, a pobiorę, zobaczę, zobaczymy co to jest. Co to jest za giera, jak się w to gra, i tak szczerze wam powiem, że pograłem niedługo, a naprawdę mnie się spodobała ta gra, nie? Tak sobie teraz pomyślałem, może by tak seria na YouTube, a co? Jeżeli ktoś tutaj już ogląda jeszcze ten odcinek, no to bym był wdzięczny, jakby ktoś tutaj napisał, czy chcecie Brawl Starsy, czy nie. Chociaż powiedziałem, że zrobię i tak jeszcze ankietę oddzielną, żeby, wiecie, żeby każdy miał prawo głosu. Bo wiem, że nie każdy ogląda odcinki do końca, ale... Dobra. Musimy to wykosić, ten trójkąt przy słupie. Kurde, jaki on ma wolne hamowanie, ten bizon, nie?
się rozpędza i o, i o, i hamuje, kurde, pół dnia. Kurde, trochę w krzaka tu wjechałem. Ogólnie miałem te ostatnie dwa odcinki, to miałem naprawdę takie ciekawe, bo te tytuły moje i to co się działo. Tak jakby było mi, był odcinek, że kobita mi w ciunik wlazła. Albo ten ostatni właśnie, że betoniarnista mi zajebał, no to wiecie. Spoko odcinki, nie? Dobra, ja tak pamiętam, że obstawiałem case, że te pole mi sypnie koło 5 ton soi. Póki co... mogę stwierdzić, że około tylu może być. Mamy już zaraz 1,5 tony. A my tak naprawdę malutko objechaliśmy, nie? Nie no, ogólnie fajnie ta sieczka wygląda, tylko szkoda, że ona leci tak naprawdę z niczego, nie? Dobra, jedziemy na dzidę. Ogólnie myślę, że przyszły odcinek to... właśnie nie wiem, czy jeszcze żniwa jeden odcinek robi, ze żniw. Myślę, że chyba nie. Kolejny już zrobimy sobie chyba z prasowania. Bo mamy dwa pola pszenicy. Wiem, że tego prasowania nie będzie dużo, bo to są najmniejsze moje pola. One są naprawdę malutkie. Ale zrobimy sobie z dwóch pól, sprasujemy. Może albo zrobimy... no, myślę, że o, albo ja sobie jedno sprasuję już i na odcinku sobie drugie sprasuję i zrobimy jeszcze zbiór kostek. Bo tak, znalazłem fajną prasę do kostek. Takie dosyć małe te kostki, więc myślę, że można fajny odcineczek z tego zrobić, nie? No, więc myślę, że możecie się spodziewać kolejnego odcinka właśnie z prasowania i zbierania kostek. Więc fajnie. Daję tutaj na dzidę ten bizon. Jedziemy koksem. Ogólnie nagrywam to dosyć późno, jestem trochę taki... może jestem trochę dziwny teraz, szczerze mówiąc. Jestem taki trochę, no... nie wiem. Ogólnie czuję się niedospany dzisiaj. A jest jeszcze późno i w ogóle, więc wiecie. I pewnie trochę ciszej mówię też. I może mieć być ciszej słychać. No widzicie, nawet się wplącza jak cholera, nie? No a tutaj tego rzepaku to... dałem, że jak 2 tony sypnie, a żeby tylko sypło, no to będzie dobrze chyba. Powiem wam, że fajna ta mapa, ale te pola na początek są trochę zbyt małe. Ja tylko czekałem, aż wyjdzie Dolnośląska Wieś, ale niestety... nie wyszła i raczej z tego co wiem nie wyjdzie. Więc jestem z tego bardzo powodu zawiedziony, gdyż 17 bardzo dużo gra na tej mapie, odkąd wyszła, to myślę, że nie wiem ile, ale dość sporo godzin zrobiłem tam. Grałem w sumie z kolegą. Jeśli na multi dużo beki było i w ogóle dużo wpadek i różnych tam akcji śmiesznych, więc wiecie, nie? Więc fajnie jakby wróciła, no ale z tego co wiem podobno nie wróci do 19, no i tu jest minusik i ten ból. Więc no... no już trudno, nie? Bo wolałbym do Śląską, no jakby była teraz do Śląska wyszła czy coś, to bym od razu się przeniósł, bo ta mapa ma naprawdę klimat, nie? I ją znam z 17, więc na pewno by mi się fajnie grało, nie? I na pewno by to była od razu seria z jakimś tutaj sąsiadem albo z... wspólnikiem w sumie, bo sąsiadem może nie, bo tam duże pola są, to przydałby się ktoś, kto by pomagał, nie? Wiecie o co chodzi, nie? Dobra, wiecie co? My sobie zakręcimy i zrobimy wysyp zboża, bo ja jeszcze nie wiem ile bym musiał jeździć, żeby tu zrobić zbiornik, a nie chcę, żeby ten odcinek też był jakoś super długi. Więc sobie tutaj dojdziemy do połówki tego przejazdu i wysypiemy sobie zboże. Dobra, otwórzmy rurę. I myślę, że spoko będzie. Dobra, możemy zostawić. Nie będziemy gasić, wiecie, żeby na obrotach został. Dobra, i lecimy po 60. Zrobiłem tutaj, przygotowałem taki... a, no jak mogliście zauważyć, nie? Ta 60 ma tur ogólnie.
Kupiłem sobie poza odcinkiem tour, łyżkę do niego jakąś. Kurde, jak ja się... nie lubię. Ale dobra, trudno. Właśnie kupiłem łyżkę i tour. Myślałem, że się przyda, właśnie kurą trzeba sprzątnąć czasami czy coś, to wiecie. A myślę, że po tym odcinku sprasowania możemy się zająć już hodowlą świń. Wiecie, żeby coś tu się więcej działo, żeby obornik się robił, bym chciał bardzo akcję obornik zrobić, więc... no. Dobra. Słuchajcie, włączymy mu header, żeby na obroty wszedł, będzie szybciej sypał. Przysypiemy sobie i będziemy kończyć ten odcineczek. Myślę, że taki dosyć ciekawy. Dobra. No, więc co? Kombajn niech się grzeje, ja tu będę kończył to pole, no i resztę w sumie pól. W przyszłym odcinku spodziewajcie się prasowania i zbierania kostek. A ja wam w tym odcinku serdecznie dziękuję. Zostawcie łapeczkę, komentarz i subika. I co? Na razie, trzymajcie się i cześć!